Ja spadam, on mi kłamie, a tam żarty zasrane, ktoś se robi. Idę do łazienki się wykąpać i odlać. Uważaj tam, weź sobie najlepiej nóż. Po co? Ja w te głosy nie wierzę. Mówiłem, że krwawa wojna się zacznie. Poznajecie go, to Antonia, to na czym siedzi to krzesło elektryczne. Jedynym wyjściem jest to, wejść do pokoju obok sypialni i stanąć na białym miejscu. Waga musi być mniej niż 52 kg. Zrobicie według swej intuicji, ale ja radzę coś innego. I co teraz? Ile ważysz, Jantar? 69, a może ty, Jennifer? No gadaj, ile? Więcej od was. No dokładnie 62. Kłamiesz. Może najwięcej 50. Musisz tam iść, życiu. Spadajcie ode mnie, samić. Zabiłaś ją, tylko zemdlała. Pomóż mi ją tam wnieść. Lodzie pomocy. Nie chcę umrzeć. No Chanel, proszę, pomocy. Wnieśmy ją do tego pokoju i już niech umrze. Zdobędziemy pierwszy klucz. Musimy mieć ten klucz. Same serać cię, ja w to palce nie wkładam. Dobra, teraz niech się obudzi i niech wykona za mnie. Co to ma znaczyć? Ej, wypuśćcie mnie. To przeklęte pole. Kordę, dlaczego ja? Może te kamienie? Co to za paproch? Jej oszko to opiłka żelaza. Niech się pośpieszy, bo zaraz drzwi się zamkną na zawsze. Już nie przeżyje. A dlaczego? Drzwi się już domknęły na zawsze. Spalcie się w piekle. Ale to dla was. Udało się. Podobno w tej krowi ma być klucz. Oto dołek dla jednej osoby. Oczywiście osoby, która odda życie za klucz. Czy jesteś w stanie wejść tam i włożyć ręce w kajdanki i zostać przysypany piaskiem dla szczęścia innych i dla zdobycia kluczu? Rozcie się, zanim będzie za późno. Masz, tak, mam klucz. Ej, może włożymy tam Rose? No ale ona nie żyje i jak tam włoży ręce? Racja, włożymy ją tam, ale to nic nie da. Musi to być ktoś żywy i normalny. Nie wiem sam. Może nie wykonujmy tego zasranego zadania. Bez sensu, Jantar, musimy je zrobić. Co ona robi? Nie wiem, wyrwała się. Nie da rady, jeszcze w coś uderzyłam. Oła, co jest z twoją twarzą? Już po nic nie zrobimy. Oto kolejne zadanie. Można w nim zdobyć dwa klucze, ale jestem pewien, że ktoś umrze. W którejś z tych trzech osób pokryty jest klucz. Znajduje się albo w głowie, nodze, w brzucho. Nie ma. Kolejne zadanie. Chanel, wszystko wyjaśnię ci po drodze. Ale ja wszystko wiem, słyszałam, a klucza nie mam. No raczej. Już rano. Wykonajmy to zadanie i zbierajmy się stąd. Boże, ona żyje. Coś mi się wydawało. A niby co, że Rose żyje i się roszała w wodzie. To zapewne tam w tym pokoju. No to ruszajmy, Boże chroni nas. Witam was ponownie. Przed wami następna gra. Macie dopiero jeden klucz. To wam pomoże. Uważajcie na paczki, w niektórych są bomby. Musicie dotrzeć tam i uwolnić swoje króliki doświadczalne. To mała figurka, ale po uwolnieniu jednej osoby zacznie rosnąć i w końcu go przebije. A to maszyna ognista, może go spalić. Natomiast ta laleczka jest w akwarium, do którego napłynie niedługo woda. Sami wybierzcie, kogo ratujecie najpierw. Potem ruszy czas. Ta jest posta, przestawmy ją. Woda, leje się woda. Posta, ta też jest posta, odstawmy ją. Ta też posta. One wszystkie są poste, on nas okłamał. Uwolniłem ją. Ty zdrajco, jak śmiesz to robić? Biedni lodzie. W akwarium jest podpowiedź. Wyciągam. Nie da się. To ją przeczytaj. W pokoju znajdziecie sprzęt i żywy manekin. W ciele znajduje się klucz. W głowie dokładnie. Nie, no to Kelly. Widocznie to nie ona miała zostać uwolniona. Popełniliśmy błąd, trudno. Oe, ile to krwi. Matko, gdzie ten klucz? To nic nie ma. O nie, jest coś błyszczącego. To może to. To nie to. O Boże, Sawyer. Cholera, za wolno ona to robi. Teraz ja, wyjmijcie mnie proszę. To zaczyna się pode mną palić. Zaraz to wrócę. Sawyer umarł. To coś go przebiło. Ale mam klucz, uwolnijmy Antonia. No szybko, udało się. Boże, to zaczyna się palić, uciekajmy. Matko święta, Sawyer żyje. Tak, to jakaś zasrana debilna iluzja albo obłęd, chłopak zgopiał. Szybko, zanim wybuchnie. Kierujmy się do auta i jedziemy. Jasne, to dajemy. Antonio, wypadka. Co to jest grane? Przecież oni nie żyją, zginęli. Nie no, Rose. Jennifer, bez jaj. Witaj, Chanel. Witaj. No Chanel, pośpiesz się. Dawaj, nie ma czasu. Gdzie są te dwa klucze? No ona ma. To idź po nią, a jak nie chce jechać, niech chociaż da klucze. Chcesz do nas dołączyć? Już niedługo stąd idziemy na lepszy świat, do mojej podziemnej krainy. A światło.
Jedziesz, jak nie to dawaj klocze, dołącz do nas. Skarbie, potrzebujemy cię do szczęścia i życia na zawsze. Co tam się dzieje? Chanel, co ty wyprawiasz? Myślicie, że wam pomogę? Mylicie się. Oto klocze nie będą nam już potrzebne. I co dała klocze? Nie, a dlaczego? Nawet nie spojrzeliśmy, czy są potrzebne, aby odjechać. Przez naszą nieuwagę zginęło więcej osób, niż zginąć miało. No a jakie było jej ostatnie słowo? Jadę z wami. Teraz tylko do domu.